Tam we mnie wie. No powiem tak, wpadłem w lekki poślizg, ale to był poślizg kontrolowany, a policjant, no niestety, O kurde, rozwalony, dobra, tego nie widziałem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to kolejne przygody w Bimenji Drive. Dzisiaj korzystam z waszej opcji spawnowania jakby policji przez AI, tam było bodajże trafik i w ten sposób zrobiliśmy jeszcze spawn police. I w ten sposób ponoć pojawia się policja na mapie oraz inne samochody. Dzisiaj uciekać będziemy takim przerobionym, w ogóle nie wiem co to jest za samochód, napiszcie w komentarzach co to jest za samochodzik. Wygląda jak te wiecie, stare maszyny, ale on jest jakiś dokokszony, 2400 coś ma napisane, jakiś wersja Ultra Sport. Patrzcie jak sobie jeżdżą tutaj panowie policjanci, jakieś inne samochodziki. Ciekawe, który się do mnie będzie przywalał. O, 2400 TIX. Nie wiem co to znaczy w ogóle, ale miejmy nadzieję, że będziemy koksem totalnym. Jeżeli odcinek wam się dzisiaj spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, wpadnijcie na główny kanał Discorda, Instagrama, zapraszam. No i lecimy, powiem wam, strasznie fajnie się i szybko zbiera ten samochód. Niby jakiś stary samochodzik, ale patrzcie jak on się zbiera szybko, nie? Jak on śmiga po prostu. Dobra, jadę ich prędkością mnie. O kurde, ty gościu! Jak ty mi... Ty, ale mnie nie ścigają chyba, mam wrażenie. Ktoś włączył syreny, ale chyba nie dom... Do mnie to? Do mnie te syreny są włączone, czy o co chodzi? Bo ja w sumie nie wiem, czy to do mnie, czy nie do mnie. O kurde! Ty chłop zaatak... Ała! Nie, 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 wdupiłem się w jakiś randomowy samochód. Ej, powiem wam, fajna jest ta opcja z tymi samochodami dodatkowymi. Uszkodziliśmy sobie chłodnicę, bodajże. Także to jest problem, powiem wam, ewidentnie. I co, będziemy mieli policjantów co jakiś czas jakby. Okej, koks. Oj, dymi się trochę. Ej, ukryty samochód policyjny też jest. W sensie z przyczajki oni się policjantami stali. O kurde. Mamy go. Ła, 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 dobra, uciekamy. Niepotrzebnie tam walnąłem w samochód. Policjanci mnie zbejtowali w uderzenie. Kurde, chłodnicę mi rozwaliło. Dobra, bez chłodnicy człowiek też może jeździć. Jeszcze tu korki na drodze widzę. A tu też jest policjant, tylko w nieoznakowanym, patrzcie na to. Ej, fajne to jest, powiem wam. Dzięki wielkie, widzowie, za podpowiedzi, jeżeli chodzi o Bimenji Drive. Piszcie dalej, co powinniśmy zrobić i czym tutaj O kurde, pojeździć. Dobra, nic się nie... O ty policjancie dęty. Dobra, policjanci się bardziej rozwalili niż ja w tym momencie. Miejmy taką nadzieję. Dobra, ale zrywny jest ten samochód. O kurde, dobra. Ominięci. Nie no, oni sami się porozwalali. No ja też jestem rozwalony niestety. O, jakaś taksóweczka tu jedzie. O kurde, nie no, tym samochodem to już ledwo co. O nie, gonią mnie, są tutaj kolejni już. O ty gościu, dobra. Spróbujmy, silnik się nam dupi już. Silnik się psuje. Dobra, na drugą stronę i lecimy. O kurde, kolejne radiowozy, wbiłem się w randomowy samochód. Czy to będzie koniec? Oby nie. Ja jeszcze potrafię uciekać. Mówię, to jest mocny pojazd, tam przegrzewa nam się silnik, widzę. Temperatura podskoczyła, dziwne, skoro nie mamy chłodnicy, że nam temperatura skoczyła. Miałem się pytać, czy jak chłodnica nam się zepsuje, to czy coś nam się może zdarzyć? Coś nam może się zepsuć. No jak widać może silnik się zagotować na przykład. Chłodnica to mam wrażenie, że może coś chłodzić. Dobra. O kurde. Jakim driftem ja tu wchodzę. Ale widać, że policjanci bardzo tak delikatnie grają, nie? Żeby nie wjechać we mnie i się nie rozwalić przy okazji. Tylko żeby mnie tak normalnie zatrzymać jakby na tym trybie. Już widziałem, że jak mnie policja zatrzyma, to jest stosowny nawet komunikat, że zostałem no ja się sam zatrzymam zaraz, także... Tylko ja nie wiem, czy ja więcej szkód nie zrobię postronnym samochodom, które się właśnie zatrzymują na przykład. Chociaż co tam mu zniszczyłem? Bagażnik tylko.
W bagażniku na pewno nikt nie jechał, więc nikomu się nic nie stało. O kurde, ale 8 dyszek jadę, nie? Żeby nie było. 9 dyszek się udaje jechać, stóweczką też. O kurde, dobra, nieważne. Już chyba nigdzie nie pojadę, niestety. Eny policja, żeby mnie zatrzymać? Powiem wam, że jakby to koło trochę odgiąć, to może dałoby radę coś pojechać. Dobra, niestety nie. 1-0 dla policji po 5 minutach. Lecimy z powrotem, lecimy do miasta w takim razie. Okej, jedziemy normalnie, żeby policja nie miała nas za co zatrzymać. Zjeżdżamy sobie tu na prawo, żeśmy mogli do miasta podjechać. Ale to ma moc, patrzcie na to. Ale to szybko daje. Dobra, na spokojnie. To jest nieoznakowane? Dobra, policja mnie już chyba ściga. Lecimy, let's go, uciekamy. To jest nieoznakowane. A jak? Dobra. Do przodu, rura. No i co, panie policjancie? Rura obok. Dobra, zjeżdżamy. I co? Do miasta! Powrót. Jedzie za mną jakaś policja. O, przede mną też przejechał, nieoznakowany. Ale oni, widzicie, oni za bardzo nie chcą mnie rozwalać jakby. Ty gościu, co ty robisz? Rozwalił mi trochę przód. Ej, mam nadzieję, że to nie był policjant, szczerze powiedziawszy. Dobra, wjeżdżamy do miasta. Gościu, słuchaj ty mnie no. Typie, mówię coś do ciebie. Zjeżdżaj mi stąd. Dobra, wjeżdżamy do miasta. Zobaczymy jak i kiedy policja mnie tu złapie. Tylko wiecie, bo ta policja jest inna, nie? Niż na tamtym trybie. A ja mogę włączyć AI jeszcze, żeby mnie nagle wszyscy próbowali chase'ować z tych samochodów, które się tu pojawiają, czy nie? Oni tutaj, widzicie, robią jakieś barykady, coś. Fajnie, jakby można było jedno i drugie AI połączyć, nie? Że tutaj są radiowozy, które mnie próbują złapać po drodze, ale jednocześnie są takie, które chcą we mnie, wiecie, za wszelką cenę, w sensie aż się wbijają we mnie. A nie tylko takie, że były takie i takie, no bo ten policjant, opatrz, co on robi? On nic nie robi. On mi nic też nie zrobi pewnie. Nawet we mnie nie wie... Ty wjechał we mnie, dziad. Okej, ale tak leciutko we mnie wjechał, no. Ja bym im mógł tak cały dzień uciekać dosłownie, widzowie, ale nie uciekam im, no bo wiecie, na odcinku nie chcę im uciekać cały czas, no przecież wiadomo. Ja się im daję łapać, o, tam już jeden policjant odleciał. Mi tylko lekko światło zarysowali z tyłu i wbili mi trochę bagażnik. Ale to tak minimum. Nic mi nie zrobili, nie straciłem nic ze speeda. Konstrukcja pełna, nienaruszona. No gościu, wy mi możecie, kurczę, nie wiem. Co się stało? Czekajcie, bo mi się coś z silnikiem wydarzyło. Co się z silnikiem dzieje? Halo, silnik? Czemu się na pomarańczowo silnik zrobił? O, emergency, to wjeżdżamy, bo jest emergency. Możemy tej policji jakoś w ogóle zniknąć? Czy ona się tak będzie cały czas nam pojawiała? Dobra, podjeżdżamy przez szpital, okej. Oho, panie policjancie, to nie GTA San Andreas, że mnie pan tak gonił. O, to też jest policjant, ty, on pod prąd nawet jedzie. Tam we mnie wie... No powiem tak, wpadłem w lekki poślizg, ale to był poślizg kontrolowany, a policjant, no niestety, O kurde, rozwalony, dobra, tego nie widziałem. Nie czułem, że on mi wjedzie tak na czołówę, szczerze powiedziawszy. Trochę olałem tych policjantów. Dobra, ale my jedziemy, jedziemy dalej. Jesteśmy w stanie w miarę się tu utrzymać. Jeżeli chodzi o drogę, zniszczmy przynajmniej jakiegoś policjanta jeszcze. O nie, to on nie, 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 engine is off, restarting. Restart, restart. Ty, gościu, co ty robisz? Tym policyjnym radiowozem? Gościu!
Dobra, wjadę w niego, rozwalę go. Dobra, rozwalamy ten radiowóz tibijski. A, przejechaliśmy obok. O kurde, rozwalił nas drugi. Okej, jeszcze możemy jechać, jeszcze damy radę. Wygięło mnie trochę, ale jeszcze damy radę. W środku żyjemy. You got busted. O kurde, jednak. Co? Infraction speeding racing. Okej. Jeszcze raz w takim razie. To za co mnie ta policja w ogóle tak naprawdę goniła, proszę państwa? Tego nie wiem. A jakbym tak... No ja nie przekraczam żadnej prędkości dopuszczalnej. Jadę sobie na spokojnie tym pasem, jadę sobie stóweczką, ale jadę na czteropasmowej autostradzie dosłownie. Ile ja mam jechać na czteropasmówce, szczerze powiedziawszy? Ten gość przede mną jedzie dużo szybciej. No i co, panowie policjanci, co? O kurde, ej, zepsułem sobie silnik znowu. Na biegu za długo byłem, czy jak? No i co, panowie policjanci, nie macie za co mnie łapać tak naprawdę. Za nic nie możecie mnie łapać, panowie policjanci. No i co? Co tam, policjancie, zawalony? O, czekajcie, światła sobie włączyłem. O, nawet dam, że do niego wjeżdżam. Witam. Okej. Czekajcie, zróbmy tak, patrzcie, pyk. Okej, wyprzedziłem go. Ty już? Za coś? Za co? Dobra, wdupiamy na szybko. Lecimy, let's go! V-Maxa sprawdzamy tego pojazdu. Ty! Tym by się można było ścigać z tymi ETK, przecież to 200 wyleci. Oj, 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 nie, 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 nie. Umiarkowane obrażenia doznaliśmy, umiarkowanych obrażeń. O kurde, ty! Ale tu ładnie mnie teraz zatrzymują, patrzcie na nich. Dobra, leciutko tylko walnęliśmy, żeby nie było. Tak bardzo letko. Nie możemy się za bardzo rozpędzać w tych tunelach, bo później nie wyjedziemy cało i zdrowo. Nie ma takiej opcji. Dobra, teraz rura. Lecimy, let's go! Pyk. Dobra, panie policjancie, nigdy mnie pan nie dogoni z taką prędkością. Dobra, 180 na godzinę. A, bo to jest policjant, dlatego on tak jedzie, jakby nie chciał mnie przepuścić. Dobra, łatwo z gościem. Lecimy. Trochę mam koło chyba wygięte, mam takie wrażenie. Dobra, na czerwonym świetle, jolo. 40 km na godzinę, to nie bardzo dla mnie. Tam było 40 mil, co prawda, chyba. Nie! Dobra, sam się pogonałem. Ja nie potrafię tymi tunelami, ludzie, jeździć. Ej, a co się stanie? A mogę grać na przykład policjantem? Czekajcie, jakbym dał AI stop w tym momencie. Mogę ja zagrać tym policjantem właśnie, czy nie bardzo? I teraz na przykład jakbyśmy dali AI traffic, spawn police, spawn normal, stop traffic. To cały traffic, start traffic, spawn normal. Co się stanie, jak dam tego spawn normal? W sensie to normalne samochody po prostu się pojawią, tak? I to ja będę mógł teraz ścigać kogoś po prostu jako policjant. Proszę się zatrzymać. Ty, zatrzymują się nawet. Dzień dobry, dokumenciki do kontroli, ale proszę zjechać na pas dodatkowy, ok? Proszę tam o zjechać. Na bocznicę. Ty, czy oni się zatrzymują? Dobra, proszę, proszę ruszać. Wszystko było w porządku z pana dokumentami. Ty, ale jakim można na przykład uruchomić tutaj teraz, żeby właśnie wszyscy jakby uciekali? AI?
Flee? I wszyscy zaczną uciekać? W sumie byłoby ciekawe. Proszę się zatrzymać, ale proszę uciekać jednocześnie. Wzywam pana do zaprzestania czynienia czynów niedozwolonych, zabronionych. Ej, patrzcie, nie słucha się. Ej, dobra, czy ten ucieka, ewidentnie. Możemy pogonić teraz jakieś samochody, ale to ten jeden konkretny ucieka, nie? Jakby nikt inny chyba nie ucieka, ale jest trafik. Ej, to w sumie fajna opcja. Dobra, gonimy jakiegoś gościa. No w sumie tak, no bo... O nie! Rozbił się, rozbił się. O ty, fifąż, fifąż, co ty zrobiłeś, fifążu? Dobra, gonimy go. W sumie jako policjant to ja się nie dziwię, że trochę tak bezpiecznie w miarę zagrywali. Nie opłaca się jednak niszczyć jeden za jeden samochód policyjny za jakiegoś złodziejaszka. To prawda w sumie, AI nie jest takie głupie jednak, na jakie wygląda. Dlatego trzeba też jak gonić, to też z głową. Dobra, ten gość ucieka dalej trakiem po highwayu. Zaraz spróbujemy go nadgonić. Zjeżdża na boczny, nie, wjeżdża na tunel. Gonimy go, jesteśmy pierwszym samochodem policyjnym za nim. Próbujemy manewr PIT. Manewr PIT udany. Podwójny manewr PIT. Zatrzymujemy go do ściany. Zatrzymaliśmy go chyba. Tak mi się wydaje, udało nam się wbić w sumie tym zderzakiem przednim w jego koło i on już stąd nie pojedzie. Ty, ale zatrzymaliśmy. Fajne dosyć, powiem wam. Fajna sprawa, bez kitu. Ereczkę palę. W sumie mogę w drugą stronę spróbować tak kogoś podgonić. Tylko ciekawe jak zrobić, żeby właśnie ktoś tam uciekał konkretny, nie? Proszę się zatrzymać do kontroli. Kontrola ruchu drogowego. I co? I teraz jak mu ustawimy na przykład AI Flee, to zacznie uciekać. Ej, bez kitu! Fajne, fajne to jest. Dobra. Halo, halo, centrala tutaj. Porucznik Hogaty, radiowóz numer 12. Gonię podejrzanego, zjechał właśnie na boczną obwodnicę z miasta w kierunku góry Alderney. Biały sedan ucieka właśnie tunelem. Co mogę powiedzieć? Tablice H-O-G-A-T-Y na tablicach. Nie wiem co to znaczy, ale coś głupiego na pewno. Będziemy go próbowali zatrzymać za wszelką cenę. Poszukiwany niestety okazał się słynnym kryminalistą na cały świat, Pablo Escobar, także lecimy. Bez odbioru. Proszę się zatrzymać. Oho, kolejny zaraz wjedzie komuś tu w dupę na tym zakręcie, na tym zjeździe. Dobra, próbujemy go nadgonić. Też powinniśmy mieć mocniejszy samochodzik jakby, nie? Jednocześnie. Dobra, PIP. Patrzcie, idealne PIT zrobione. I pyk teraz w dupkę. I my zero uszkodzeń mamy, a gość jest uszkodzony. O! Podejrzany jedzie pod prąd, uwaga, podejrzany jedzie pod prąd, ma uszkodzony tylny zderzak, dodatkowo jest po manewrze PIT. Zablokujcie powrót na miasto. O kurde, nie wiem gdzie on pojechał, czy na wprost, czy w lewo poleciał. Unlocko. Ale chyba pod prąd ciśnie gość. Ej, dobra, nie mam pojęcia gdzie gość pojechał. Ej, naprawdę nie wiem gdzie chłop pojechał, powiem wam. Ej, uciekł mi chyba. Nie wiem gdzie pojechał. Najgorzej. Dobra, uciekł mi. Dobra, musimy zrobić manewr nawrotki. Albo jedziemy do miasta po prostu, zatrzymać jakiegoś kolejnego podejrzanego. No niestety podejrzany mi uciekł. Nie wiem jak do tego doszło, ale spróbujmy zatrzymać jeszcze jakiś jeden pojazd dzisiaj. Także tutaj ktoś jedzie bardzo szybko. O, a kto to się nie zatrzymał na czerwonym? Halo, proszę się proszę się zatrzymać. Dobra, kurde, jeszcze raz musimy to zrobić. Musiałem się naprawić niestety. Ej, gość też się tak źle ty, chłopie. O, kurde. Co typ zrobił? Typie, co to miało być?
Dobra, zatrzymaliśmy jakiś pojazd. The suspect is under arrest. Ej! A teraz nam się włączyło coś takiego. Dobra, będzie jakiś kolejny podejrzany w takim razie, który sam z siebie zacznie uciekać. Czy jak to wygląda? O, ten coś przyspieszył. Okej, zatrzymał się, dobra. Siądźmy mu tutaj na zderzaku. I niech ucieka. Proszę się zatrzymać! Czym ja jadę w ogóle? Brukelem jakimś? Le Grand Brukel. Dobra, gdzie ten gość pojedzie tym razem? Gonimy sedanika niebieskiego. Okej, do prawej on tutaj... Ocie, panie! Jeszcze mu pomogłem tym w sumie. A nie chciałem mu pomóc. Dobra. Gościu. Zatrzymaj się. Kryminalisto z... Kozi Wulki. Od kolejny w ogóle kryminalista. Ty, dwóch podejrzanych się zdramowało. Co jest? Dwóch podejrzanych... No nie, no i... O kurde, oni współpracowali ze sobą. Dwóch podejrzanych zdramowało policyjny samochód. Dobra, zatrzymam przynajmniej tego podejrzanego, żeby nie było. Ktoś musi przejąć pościg. Powtarzam, ktoś musi przejąć pościg za podejrzanym. Zatrzymałem jego naśladowcę. Ej, nagle wszyscy zaczęli uciekać w ogóle. Dobra ludzie, ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć.